Cześć i czołem, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl. Tego powitania nie było już dawno, bo faktycznie ostatnio mocno się skupiłem na tym wariancie vlogowym. Bardzo mnie cieszy to, że spotkał się z takim ciepłym przyjęciem z Waszej strony i zapewniam Was, że vlogów będzie więcej. Mam nadzieję, że uda się zrobić tak, żeby były przynajmniej raz w tygodniu. Vlogi będą dokumentować różne rzeczy. Będą z jednej strony pokazywać moje treningi, testy, no i generalnie całą moją pracę, tą, która ma miejsce tutaj w dobrych rowerach, no i wszystkie inne zlecenia, które pozwalają mi generalnie poszerzać swoją wiedzę o rowerach, no i pokazywać Wam te wszystkie ładne widoki z Polski, tudzież z całej Europy. Także mega dzięki za wsparcie, za fajne przyjęcie nowej koncepcji. Jeżeli macie jakieś uwagi do niej, chcielibyście coś dodać, coś zobaczyć więcej, a może po prostu macie na ten temat większą wiedzę niż ja, bo nie jestem jeszcze jakimś orłem, jeżeli chodzi o tworzenie mediów, to za wszystkie uwagi, opinie i rady bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj kolejna recenzja. Recenzja roweru, który dla wielu osób jest jednym z najważniejszych modeli w historii polskiego enduro, bo praktycznie pomógł stworzyć polską scenę enduro. Widać to chociażby po tym, jak często pojawiał się na podiach, tudzież w pierwszej dziesiątce różnych edycji polskich zawodów enduro. Chodzi oczywiście o Crossa Moon, a konkretnie jego najnowszą generację, bardzo długo wyczekiwaną, która się w tym roku w końcu w sklepach pojawiła. Ja Wam dzisiaj pokażę nowiutkiego Moona w wariancie 1.0, czyli ten najprostszy, ale i zarazem najbardziej przystępny cenowo wariant. Zobaczcie sami Cross Moon 1.0 2018. Oto przed Wami nowy Moon w całej okazałości. Jest to Moon 1.0. Czyli najtańsza specyfikacja Moona, jaka trafia na rynek. Rower bazowo wyceniony na niecałe 9000 zł, dokładnie 9000 zł bez złotówki. Nowy Moon, rower, po którym wiele się spodziewano, rower, który był wręcz już wymuszony na Crossie, bo poprzednia generacja naprawdę była długo na rynku i tak naprawdę opierała się jakimś większym zmianom. Rower był już troszeczkę, powiedziałbym, trącił myszką. Generalnie, jeżeli chodzi o pewne aspekty jego geometrii, tudzież budowy, to troszeczkę już odstawał od najnowszych standardów. Nowy Moon te pewne elementy poprawia, natomiast nie zmieniają się rzeczy kluczowe. To daje ma być pełnokrwisty model roweru enduro na kołach 27,5 cala, bez większych eksperymentów, jeżeli chodzi o materiały ram. Również wersja karbonowa nie jest na razie przewidziana. Cross pracuje nad ramą karbonową, ale nie będzie ona dostępna w Moonie. Oczywiście dalej dostępne są trzy warianty, czyli Moon 1, 2 i 3. Podstawowy wariant, który tutaj widzicie, ma na pokładzie w zasadzie wszystkie elementy, które we współczesnym rowerze enduro są mile widziane, ale powiedziałbym, że jeszcze one jakoś jakościowo zaawansowane nie są. Najważniejsze zmiany to oczywiście troszeczkę poprawione przekrogramy. Generalnie jest on niższy, w związku z czym ten rower łatwiej dobierać, jeżeli chodzi o rozmiar, czyli nie ma takiego problemu, jeżeli chcecie sobie dobrać większy, dłuższy rozmiar ramy, to wtedy nie ogranicza Was wysokość tego przekroku. Ja mam 1,78 cm wzrostu, ten rower to MK, moim zdaniem dość dobrze dobrany do moich preferencji, natomiast jeżeli chcielibyście przy takim wzroście LK, to również nie ma problemu, zmieścicie się na tym rowerze, nie będziecie niebezpiecznie blisko górnej rury ramy. Zawieszenie oczywiście Cross RVS, czyli autorski system Crossa. W nowym Moonie zmieniono mocowanie dampera, jest on teraz mocowany w sposób odwrócony. Dzięki temu mamy lepszy dostęp do wszelkich regulacji. W tym konkretnym przypadku, czyli w damperze RockShox Deluxe, mamy dostęp do regulacji tłumienia powrotu. Nie ma tutaj regulacji kompresji, jest jeszcze zaworek od regulacji ciśnienia powietrza. Jest on faktycznie bardzo łatwo dostępny. Co jeszcze znajdziemy na pokładzie Moona za 9000 zł? Mamy tutaj kompletną grupę SRAM NX, jeżeli chodzi o napęd, czyli ten najprostszy, najtańszy napęd 1x11 SRAMa. On nieco odbiega, jeżeli chodzi o kulturę pracy, od tych wyższych napędów SRAMa, zwłaszcza od kultowego GX-a, który moim zdaniem jest wzorem, jeżeli chodzi o kategorię napędów 1x11. Cóż, w przypadku NX-a mamy tutaj z tyłu kasetę o rozpiętości biegów 11,42, więc powiedziałbym troszeczkę małą jak na tego typu rower enduro, który generalnie na podjazdach nie jest może
szczytem tego, co byśmy oczekiwali. Zwłaszcza na tak potężnych oponach, jak te, które znajdziemy w przypadku tego roweru. Duży skok zawieszenia w połączeniu z mniejszymi kołami i tą kasetą może sprawiać, że osoby, które nie mają jakiegoś wyścigowego zacięcia, tudzież super zrobionej nogi, mogą się lekko męczyć. Lepszą opcją byłyby tutaj kasety większe. Pomyśleć o napędzie 1x12 SRAM, na przykład GX Eagle, albo pomyśleć o nowych napędach Shimano z kasetą, która będzie oferowała nam większy zakres dostępnych przełożeń. W tym rowerze kaseta 1142 w układzie 1x11 to troszeczkę za mało. Cóż, oczywiście obydwie osi kół są sztywne, co w tej klasie już jest standardem. Nowy tylny trójkąt jest asymetryczny, dzięki czemu udało się go troszeczkę skrócić, co poprawia własności jezdne roweru. Hamulce oczywiście również mamy tutaj do czynienia ze SRAM-em. Dość prosty model Level T, czyli hamulce, które tak naprawdę nie do końca dedykowane są rowerom enduro, to nie są gajdy. W związku z czym też jest to element, który przy ciężkim rowerze na szerokich oponach o bardzo dobrej trakcji mogą się okazać troszeczkę niewystarczające. Na pokładzie podstawowego wariantu Muna nie znajdziemy jeszcze regulowanej sztycy. Jest tutaj zwykła sztywna sztyca, natomiast rama jest już jak najbardziej przygotowana pod montaż regulowanego wspornika, w związku z czym nie będzie problemu z wyposażeniem tego roweru w taki element. A co by tu nie mówić, jest to część, którą uważam w tego typu rowerach za wręcz niezbędną. Ciekawą opcją jest tutaj widelec, który znajdziemy z przodu. Nie da się ukryć, że jest on tutaj spowodowany raczej cięciem kosztów, bo widelce SR Santor są tańsze niż konkurencja od RockShoxa. Natomiast nie da się ukryć, że model Ion jest bardzo ciekawym widelcem enduro, które naprawdę sporo nam oferuje. Nie mowa tej tylko o takich śmiesznych i przydatnych dodatkach, jak fabryczny błotniczek, który tutaj znajdziecie. On jest mocowany w każdym tego typu widelcu, więc fajna opcja, którą możecie już na starcie, nie musicie się martwić o montaż dodatkowego błotnika. On jest mocowany na śrubkach, w związku z czym jest zdecydowanie bardziej sztywny i mniej podatny na urywanie niż takie dampery na zipy. Widelec ma 35 mm, jeżeli chodzi o średnicę goleni, czyli bardzo mocno go to zbliża do RockShoxa Pajka. I szczerze powiedziawszy, jeżeli spojrzycie na ten widelec na pierwszy rzut oka, to on wygląda bardzo podobnie właśnie jak Pike. Tak naprawdę oferuje wszystkie funkcje, które go zbliżają do konkurencji tej, powiedziałbym, bardziej znanej albo bardziej prestiżowej. Jest tutaj blokada skoku obsługiwana z pokrętła na koronie. Ona jest stopniowa, więc służy nam również jako regulacja kompresji. Widelec jest oczywiście powietrzny. Pod tym korkiem znajduje się miejsce na zaworek do pompowania powietrza, więc łatwo nam ten widelec dopasować do naszych preferencji. Ciekawa konstrukcja. Santor ostatnio bardzo mocno nadrobił zaległości, jeżeli chodzi o swoją największą konkurencję, natomiast nie da się ukryć, że jest to widelec tańszy niż Fox tudzież RockShox. Oczywiście sztywna oś koła i oczywiście mamy tutaj piasty o szerokości 110 mm, w związku z czym pomieszczą nam się bardzo duże opony. Natomiast nie ma tutaj opcji na pełnego plusa, czyli nie wsadzimy tutaj kół 29 cali, natomiast wejdą nam bardzo szerokie opony, co widzicie na załączonym obrazku. Przy okazji zawsze jak się pokazuje widelec SR Santor, to nie sposób mi wspomnieć o tym systemie zapinania ośki koła, który w sumie już się sprawdził i przyjął, jeżeli chodzi o konstrukcję tego producenta. Bardzo intuicyjne rozwiązanie, bo z jednej strony mamy zwykłą klamerkę, rzecz jasna, natomiast kiedy ją już odepniemy, to wystarczy ten element wcisnąć i przekręcić. Wtedy dochodzi do zablokowania tej beczułki, którą widzicie wewnątrz i można sobie spokojnie ośkę wysunąć przez widelec. Fajny patent, bo można to robić jedną ręką, bez odkręcania jakichś śrubek czy nakrętek. Kokpit jak to w Crossie, czyli elementy pochodzące z produkcji własnej, no i też standard, który Cross od jakiegoś czasu mocno promuje, który w sumie nie odbił się jakimś większym echem na świecie. Chodzi oczywiście o średnicę kierownicy 35 mm, która znajduje się w tych bardziej agresywnych, jeżeli chodzi o styl jazdy, Crossach. Generalnie jeżeli chodzi o układ pozycji za kierownicą, długość mostka, tudzież szerokość kierownicy, to jest ona bardzo, bardzo współczesna. Podejrzewam, że dla większości osób, które nie mają gigantycznego zasięgu ramion, kierownica będzie podatna na przycinanie. Nawet dla mnie uważam, że jest minimalnie zbyt szeroka i to pomimo dzisiejszych standardów i trendów, żeby kierownice były nisko, płasko i szeroko.